poprzednim odcinku. Akronix i Crux? Władcy czasu? Miałem już z takim do czynienia. Poznałeś mojego ojca? Ninjago, mistrzowie z Pinjitsu, początki. Napiłbym się jeszcze. Dziękuję. Oczywiście, ale nie tak łapczywie, dobrze? Herbatka lecznicza nie pomoże na poparzony język. Ech ty, w ogóle się nie słuchasz. To samo można powiedzieć o nich. No dobra, mistrzu. Wypił mistrz herbatkę. Możemy wreszcie pogadać? Czekam na wasze pytania. Z kim walczyłeś w klasztorze? To ten Akronix? Ten z obrazu? Jeden z tych bliźniaków? A może to był Crux? Przybył z przyszłości? Jak manipuluje czasem? Może jest z przyszłości? No mi znowu zjadł budyń. No co? Mistrzu czekał na nasze pytania. Specjalnie podpisałem. To, że się przeprowadziliśmy, nie znaczy, że zmieniły się zasady. Czy to jasne? Dobra, wybaczcie. Koleżka z klasztoru. O co tu chodzi? Żebyście wszystko pojęli, zacznę od wprowadzenia. Przed 40 laty, tuż po zakończeniu wojen z wężonami... Tak, byłem wtedy o wiele młodszy. Jak wiecie, walczyliśmy dzielnie. Ale wrogowie byli silni, nasze moce nie wystarczały. Udało nam się ich w końcu pokonać z pomocą świętego fletu. Przywódcy zostali wygnani, a w Ninjago zapanował pokój. Garmadonie, już po wszystkim. Tak, czekałem na ten dzień. W Ninjago zapanował upragniony pokój. Bez was, przyjaciele, nigdy w życiu nie pokonalibyśmy naszych odwiecznych wrogów. Niech żyją mistrzowie żywiołów, dymu, metalu, błyskawic, cienia, ognia, wody i czasu. Ale chwila, moment. Ten gość z klasztoru to jest prawdziwy i oryginalny mistrz czasu? Nie, Akronix był mistrzem czasu. Był, podkreślam, jak i jego brat Crux. Wspólnymi siłami wywalczyliśmy pokój, a oni zdradzili mnie, Garmadona i naszych przyjaciół. Uznali, że ich moc jest nadrzędna i najpotężniejsza. Wyobrazili sobie, że mogą przejąć władzę w Ninjago. I co wy na to? Musieliśmy ich powstrzymać. I to wspólnymi siłami. Garmadon, ja i pozostali mistrzowie żywiołów. A nasi rodzice też? Naturalnie. Kai, Nia, wasi rodzice byli naprawdę wielcy. Niestety nawet oni sobie nie poradzili. Akronix był dobrym wojownikiem. Szybko się uczył, nie popełniał błędów, potrafił manipulować czasem i tu kryła się jego siła. Przenosił się parę sekund do przodu i zaskakiwał przeciwnika. Był niebywale szybki. Chociaż spowalnianie czasu to też niebezpieczna siła. Innego typu, ale równie zdradliwa. Jeden mistrz czasu dawał nam w kość, lecz los nas nie oszczędzał i zesłał ich dwóch. Posiadał odwrotną moc. Potrafił cofnąć czas. Dawało mu to w walce sporą przewagę. Znał ruchy przeciwnika i mógł się przygotować. Niekiedy był w stanie niemal zatrzymać czas. Jego niestety nic nie mogło zatrzymać.
Bracie, oni są niepokonani. Co my mamy robić? Nie pytaj mnie. Sam wiesz, że to czas wyplata gobelin wszechrzeczy. Szkoda tylko, że ich niecnymi rękami. Panujesz nad czasem! Panujesz nad światem! Musieliśmy się przygotować. W kolejnym starciu mogliśmy nie mieć tyle szczęścia. Luniska kochane! Przyszłość zaczyna się teraz! Zegarek Borg Watch! Dostępny od dzisiaj! Niewiarygodne! Okno na ścianie, z którego lecą kolorowe historyjki. Te kolorowe historyjki to tak zwane reklamy, czyli żerowanie cynicznych korporacji na biednych ludziach i wmawianie im, że potrzebują rzeczy, których nie potrzebują. Rewelacja! O, zazdroszczę ci, bracie. Od 40 lat śledzisz, jak rozwija się ten świat. Wciskasz guzik i leci gorący napój. Liczydło bez koralików. Rozmowy na odległość. Śmieci! Wszystko śmieci! Gardzę tymi technicznymi nowinkami i gadżetami. Kiedy masz tu pełno cudów, o których nawet nie śmieliśmy marzyć 40 lat temu. Takie na przykład coś. Czyli Borgpad. Maszyna wszelkiego zła. Kupiłem w sklepie z pamiątkami. Kawałek szkła, z którego dobywa się muzyka. Zamienia dowolną sytuację w małą pamiątkę. I ma nawet gry. A tego paskudztwa to już szczerze nie znoszę. Wszyscy z nosami w tych ekranach, niczym dzieci oczarowani mrugającymi światełkami. Ha! Zniszczyłem cukierki! Ale skoro władcy czasu byli niepokonani, to jak ich pokonaliście? Mistrzu! W najprostszy możliwy sposób. Po prostu odebraliśmy im broń. Kiedy ich bronią był czas? Ano właśnie. Udało się? Udało. Dobra, idą! Cała nadzieja w czterech ostrzach na prędce wykutych z chronostali. Ostrzach czasu. Który przyswaja energię żywiołów. Kiedy odebraliśmy im moce, stali się zwykłymi wojownikami. Do pokonania. Panowanie nad czasem to zbyt wielka władza i odpowiedzialność. Garmadon i ja wiedzieliśmy, że ostrza czasu to zagrożenie, które trzeba wyeliminować. Na zawsze. Stworzyliśmy próżnię, w którą wrzuciliśmy ostrza, tak by przepadły na wieki. Jednak Akronix i Krux nadal nie chcieli się poddać. Sądzili, że są równie potężni jak czas. I co się z nimi stało? Krux zniknął w odmętach czasu. A Akronix miał wrócić po 40 latach. Czekałem na niego. Wczoraj zamknąłem ten rozdział. Należy już do przeszłości. Czyli ten Akronix przepadł? Najwyraźniej. Tak było mu pisane. Akronix rozpłynął się w nicości wraz ze swym ostrzem czasu. Trwało to 40 lat, ale władcy czasu już nigdy nie zagrożą Ninjago. Jedno pytanie.
Skąd mistrz wiedział, że Akronix wróci do klasztoru akurat wczoraj po południu? Mistrz nie poprosił o pomoc? Ilu było mistrzu przywiału? Zrobimy sobie ostrze czasu. A nasi rodzice podobno tam byli. Może już wystarczy tych pytań. Wasz mistrz walczył z potężnym wrogiem. Pozwólcie mu dojść do siebie. Hej, tak sobie myślę... Pamiętacie ten obraz z muzeum? Przecież to ta sama bitwa sprzed 40 lat. Ale doktor Sanders twierdzi, że władcy czasu to legenda. Historia jest sztuką, nie nauką. Nawet taki ekspert jak Sanders ma prawo się czasem mylić. Ha, no pewnie. A czemu się myli? Bo Akronix, zwany panem z bajki, dostał dziś od nas niezły wycisk. Właśnie. Tyle, że teraz nie mamy co robić. Wypadałoby co nieco rozpakować. W sumie racja. A, szkoda, że chłopaka pokonaliśmy. Hej, Nia, to co, porobimy coś? O tak, a masz bananie. Hej, a co to za dziwadło? Już niebawem przywrócimy Ninjago dawny blask i chwałę. Tak, aha, to mi się podoba. Ale to nie dla nas. Kiedy pytałem, czy coś porobimy, liczyłem, że pogramy na komputerze, a my tu co, pakujemy strój samuraja, bo odsyłasz go do jaskini? Proszę cię, odpuść. Jesteś ninja wody, pamiętasz? Pamiętam, ale mi ciężko. Otrzymałam te moce w spadku po mamie, a samurajem się stałam, rozumiesz? Całkiem sama. Bez niczyjej pomocy. Tymi rączkami? Hej! Wybaczcie, nie chciałem. Ja przypadkiem nic a nic nie widziałem. Co jest? Musicie coś zobaczyć. Chodźcie! Szatowałem tu calusieńką noc. W życiu bym nie przegapił premiery nowego produktu Borga. Mam już Borgpada, Borgpoda. Kupiłem nawet starego palmtopa. Jestem chyba najborgatszym fanem Borga. To dobre, prawda? Także generalnie jestem podekscytowany. Jeszcze nie tak dawno, gdy człowiek chciał określić czas, wpatrywał się w słońce lub zerkał na zegar czy zegarek, albo pytał kolegę, nieistotne. Bo ważne jest, że świat czekał na przełom, technologiczne zaawansowane rozwiązanie. Oto i ono! Stawiamy dziś krok w przyszłość. Od dzisiaj zmienimy naturę czasu. Przedstawiam państwu... Zegarek Forkwatch! Szczerze to liczyłem na nieco inną reakcję. Takie sceny rozgrywały się przed chwilą w centrum Ninjago. Na prezentację nowego produktu Borga wtargnął mściwy samuraj. No proszę, a myśleliśmy, że nie będzie co robić. A ninjowanie jest lepsze niż rozpakowywanie. Heh, wszystko jest lepsze niż te pudła. Szkoda, że to tylko jeden samuraj. Za dużo nas na jednego. To kto idzie, a kto nie i kto decyduje? Proponuję, by każdy pomyślał o jakiejś liczbie. Następnie każda z liczb znajdzie swoje odwzorowanie na jednej ze ścianek kostki, którą dokonamy rzutu. Gra losowa. Albo po prostu kto pierwszy, ten lepszy. Ścigaki! Chodź, zazwyczaj! Ojej, panuje tu prawdziwy chaos! Nigdy nie widziałam takich zniszczeń! No dobra, widziałam nie raz, jakiś czas temu. Człowiek nigdy się nie przyzwyczai. O! Ty! Zadarłeś nie z tym użytkownikiem dóbr luksusowych, co trzeba. Salon Borga jest mi szczególnie bliski. Mnie, czyli brązowemu ninja. Rzuć tego laptopa! Gdzie, zwierzaku? To była przenośnia! Pokaż, co tam się dzieje. Człowieczek w brązowym kombinezonie płacze. Nasz obślizgły wojownik podnosi go, trzyma nad głową i... Ouch!
Kombinezon będzie miał rano za kwasy. Nie pytam o kombinezon, tylko o Borga. Nasz wojownik miał go przecież porwać. Porwie, cierpliwości. Jasne. To po co robi tyle zamieszania? Ty mu kazałeś? Bawicie to? Bawicie to, przyznaj się. Mm-hmm. No i co teraz? Chyba mamy remis. O, świetnie. Dajcie jakieś pomysły, kto będzie walczył. A to nie Daret? Może on... Witajcie. Nieźle mu przyfasoliłem. Możecie dokończyć, nie obrażę się. Ej, Zane, masz przy sobie te kości? Wirtualne, owszem. Kai. Co jest? Stój! A jakiś miecz czy coś? Dam sobie radę. No dobra, nie chcę się chwalić, ale parę dni temu pokonałem samego mistrza czasu, wiesz? Także ze zwykłym samurajem raczej pójdzie jak... To kto teraz? Zane! Ej, bez takich! Ustawiliście to! Wirtualne kości, bzdura! Dacie sobie radę? Świetnie. Teraz moja kolej. Od dłuższego czasu miałem ochotę czegoś spróbować. Tylko nie ten twój cios, błagam. Ostatnio jakoś nie najlepiej ci to wyszło. Poprawię się. O, fuj. Ej, zrobiłeś z niego mamałygę. Kiedy ja nie chciałem. Patrzcie. Oj! A, paskudztwo! Nie przesadzajcie, bywało gorzej. Węża można załatwić na wiele różnych sposobów. Ninjago! Czy mi się wydaje, czy nie doceniliśmy przeciwnika? Wszystko na to wskazuje. Mówiłeś, że na węża są różne metody. To co, która teraz, geniuszu? Jakaś skuteczna? Słuchajcie, on chce dopaść Borga. Niesamowite. Nasz wojownik jest niezniszczalny. Tak, chociaż nie spodziewałem się ninja. Całe szczęście, że mamy wsparcie. No dobra, kolego, zmiataj stąd, bo cię załatwię. Nie jest dobrze. Zane, zabierz stąd Cyrusa. My załatwimy samuraju. Bez mnie nie dacie sobie rady. Zane, skup się i rób, co ci każe. Muszę pana porwać. Zgoda. Ninja lodu próbuje nam wykraść Borga. I dobrze. Nawet nie próbujcie! Hej, genialne! Co to za potwory? I czego właściwie ode mnie chcą? Nie mam pojęcia, ale wszystkiego się dowiemy. O, proszę, co za niespodzianka. Ciebie się tu nie spodziewałem. Ale dlaczego? Nie!
Genialna! Powiesz proszę jak? Nie! Zaatakujesz wodą! Nic z tego! Węże umieją pływać! Serio? No to robimy fale! Widzieliście? Elektryczne węgorze! Oj, nie bądźcie tacy! Zobaczmy! Słuchajcie, no działa! O, a myślałem, że rozpakowywanie jest męczące. Dobra robota! Wygraliśmy! Chwilowo. Pytanie brzmi... Co to za jedni? A no właśnie. Zane, zrobisz analizę? A no tak. Zane poleciał z Borgiem. Chodźcie, trzeba im pomóc! Zane? Już po wszystkim! Chodźcie, możecie wyjść! Panie Borg? Zane! Zane! Hej! Znalazłem zegarek! Ale Borga ani śladu! A? Zane! O nie! Nie! Zane! Pierwsza runda zakończona sukcesem. Straciliśmy sporo metalu. Spokojnie, zatrudniłem już najlepszych płatnerzy. I co? Myślisz, że dadzą radę uzbroić nasze węże? Mam zdecydowanie większe plany, braciszku.